Obroniła pracę bakalarską. To
jest chyba odpowiednik naszego prawda? Pracę bakalarską zatytułowaną Problem metody filozofii XX wieku, filozofia analityczna, a hermeneutyka. Praca została uhonorowana wyróżnieniem, wiesz, dyplom z wyróżnieniem kończył te studia, a rok później obroniła pracę magisterską zatytułowaną Gry językowe Wittgenstein i Lyotard, studium równawcze, również dyplom z wyróżnieniem. Od 2004 roku przez 4 lata była sumienną słuchaczką i doktorantką w naszej Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie pisała pod moim kierunkiem pracę doktorską, która jest głównym powodem naszego dzisiejszego spotkania. Tak jak Państwo już wiecie, słyszeliście, zaznaczę raz jeszcze tytuł pracy Epistula Privata jako typ dyskursu. Badanie pozawerbalnych możliwości mowy pisania. Żeby dodać do tego jeszcze jedną ciekawą informację, zadałem Ciebie powinna szczególnie zainteresować. Za moim poruszczeniem Julia Marczyńska studiowała również przez 3 lata starą Grekę i potrafi radzić sobie na elementarnym poziomie z antyczno-greckimi tekstami filozoficznymi. Myślę, że wystarczy. Bardzo dziękujemy Cezaremu Wodzińskiemu za to intensywne i myślę przekonujące przedstawienie życiorysu naukowego doktorantki. I teraz, jeśli mogę prosić, prosiłbym właśnie panią Julię Marczyńską o autoreferat, który zdałoby sprawę z kierunku badań podjętych w rozprawie autorskiej. A mogę siedzieć, czy może... Myślę, że tak. Bardzo proszę. Moja sprawa poświęcona jest badaniu pozawerbalnych możliwości mowy pisanej na przykładzie fenomenu listu prywatnego. W pracy poruszam szereg zagadnień dotyczących natury języka, m.in. tak fundamentalnych dla filozofii języka kwestie, jak stosunek myśli i słowa, mowy i pisma, pisania i czytania. Każdy z tych zagadnień zostaje w mojej rozprawie omówiony. Niektóre rozważam osobno, inne zaś w odniesieniu do listu prywatnego. W ten sposób podejmuję problemy i włączam się w związane z nimi spory, które od dawna toczą się w tradycji filozoficznej, które dotyczą, jak to określał Gadamer, mrocznego tematu, jakim jest natura języka. Kwestią, która interesuje mnie w rozprawie najbardziej, jest kwestia granic języka oraz możliwości ich przekroczenia. Nicią przewodnią dla rozważań na ten temat stało dla mnie zagadnienie niemysłowiennego, które badam w oparciu o zjawisko listu prywatnego. Fenomen listu prywatnego zostaje przeze mnie ujęty przede wszystkim od strony językowej. Epistula Privata jest potraktowana jako pewien typ dyskursu, pewna, wyróżniająca się na tle innych rodzajów odmiana mówienia. Analiza listu prywatnego jako szczególnego typu dyskursu wymagała wstępnego określenia jego miejsca wśród fenomenów językowych, co spowodowało wprowadzenie na początku pracy serii rozróżnień języka i mowy, mowy ustnej i mowy pisanej, werbalnych i pozawerbalnych możliwości mowy pisanej. Rozróżnienie języka i mowy okazało się najmniej problematyczne. Mowa została zdefiniowana jako użycie języka, w smyśle założenia, że mowa użycia, udziela nam języka. Języka doświadczamy tylko poprzez mówienie, w mowie. Termin użycie rozmyślnie zapisuje z dewizem, żeby zawiesić jego znaczenie jako używanie i nadać mu znaczenie inne, użycie jako użycienie życia. Drugie rozróżnienie mowy ustnej, mowy pisanej wymagało zbadania tych dwóch odmian mowy w ich wzajemnym stosunku. W trakcie przeprowadzonej analizy przeciwstawienia mowy ustnej, mowy pisanej, jak używały słowa i martwej litery, podane zostało wątpliwość, a w rezultacie unieważnione. Jako że mowy pisanej również przyznany został związek z głosem i oddechem, na pozór przyznający wyłącznie mowie ustnej. Poważne kłopoty wywołało natomiast odróżnienie w mowie pisanej środków werbalnych od pozawerbalnych. A stało się tak z racji niemożliwości ostatecznego wyznaczenia zakresu tego, co słowne.
Ого визначення вимагало відповіді на питання чого це слово, яке застало за ним поставлене, а відповідь на нього подобалося їм тільки частково. Другим поводом, для якого визначення закресу того це слово оказалося проблематичним, оказалося власністю слова елементу, який називали сенсом. А в який спосіб сенс слова погодує неможливість окреслення границ сфери вербальної? Тракті подання вже ставимо з розрушення слов і вживання кшталту графічного образ сенсу. В ніяких випадках мова була також у референції. Кшталт графічний відділи, вживання слушима за сенс розуміємо. Може ми сенс зрозуміть, ачкольвік не потрафимо виражні повіді, чим є. Сенс мав собі цось, що позбавив нам шепрочення границ нашого людського уймування. Невідімо рухніш в окресу. Сенс указуючи без кресу. Сенс утвіруючи на нескінченості. Як оскладник того, що називаємо словом, сенс утвірує на нескінченності саме слово. А він з єдної сторони слово є нам дане, на площині синтактичне є стане для нас як оцалось. Це з другої сторони, на площині значеньової, можна позаставити впевнення у цьому гальні. Не способ тогда закрестить его границ. Очевидно, не каждое слово имеет такой характер, и не в каждой поведении так чем деле. Не мне видно, можно сказать такие особливые слова. Например, дом, нескончённость, Бог. В свете этих разважений, питание о границе языка наберем неочекиваемого значения. Чем сум оба границы, скоро неведомо, где язык всем кончит. Скоро слово, подставого единства языка, может отверить всем на нескончённость. Чи ж дотичі то не тільки слова? Чи завжди дачі окреслить сенс здання? Чи можливе є закреслення границ сенсу тексту? А чи ж язик складається не тільки з виповідянами? Важним складником язика стислої мови указуючим невиповідяне. Невиповідальне розумів своє розправі як одняне невиповідяне, як отак і невиповідяне, хто мусить позостати невиповідяне. Навінзує тут і до Хайфіра, хто мові атентат. То, що повідяне, в різний спосіб походить від того, що не повідяне. Чи то від чогось є ще неповідяного, чи теж від чогось, що мусить позостати неповідяне в сенсі того, що мовіння є відмовлене. Невиповідяне є феноменом закресу мови, існіє виповіді, і може бути бадане тільки через то, що виповіді виповідяне. Одружнення виповіді того, що виповідяне, від того, що не виповідяне, не є речем просто. Невиповідяне може бути показувачем під постатьом виповідяного. Тоді виповідяне є виповідяне тільки на позов. Але навіть в тим випадку виповідяне є нам потрібне. За приклад, може дослужити при провокаційному вченстві чи два аналізи лісу Пастернака до Цвітаєва. В кілька місцях того лісу застало виповідяне цось, що позастало в тим виповідзенні не виповідяне. Хоч може для того, що було не виповідзенні. А може для того, що як не виповідзенні, бо оказалося для автора найстосовнішим способом було не виповідяне. Тематичні праці застали зорганізовані Богу з'явіска епісту до приватних. Тим'яно прочитаємо ліс приватний і саме речі, чи лісові саме здання ще були назначення. Поглядали на тим феномен стромності своєзикової, а єдина тим'яно, якою зумовляло, отвіруючим проблемою нещодівання і нове полі відцені. Щоб не до моїх розважень, стало ще два конститутивні моменти, подаємося на феномен лісу приватного. Писання як мовіння, ораз читання як слухання. Мовіння і слухання сонто одремлені актами в зеленому часі. А єдине, щоб мовіння було услышане, а слушання мяло своє тоце до услышання, оба ці акти мушимо всім погончити в певну спільну часі. Тен спільний час названий зостав часом лісту. Як повстає час лісту? Писання лісту є, причим лише помілюсьми актами мовіння. За зеленим час є сто акт особливий. Акт мовлення скеровано в Шишковське, чили акт мовлення повстаємся за взгляду на акт слушання в уряді Пірандиї. Вразу з розпочинком писання автор встановує в час лісту. Для автора час лісту є визначений чудовшиським через акт писання. Для адресата натомість час лісту є визначений чудовшиським через акт читання. Чудовим в часі лісту так було, як було тривалі або читання. Умовлення лісового привату вказує всім тим способ саме своє парадоксальне. Є то розмова з іншим, річ провозована самовносно. Є то діалог, провозований в формі монологу. Є то мова, утривальована в записі, а заразом в письмо, виповідаємося всім язиком розмови. Однако, ліст приватний є чугунним місцем уявлення позавербальних можливостей мови писання. Пишемо ліст, можемо ангажувати всіх
pracy sposobu przekazywania treści niesłowionych. Dotyczy to już kwestii, jak się zdaje, błahych i powierzchownych, na przykład wyboru papieru. Również on bywa skarbnicą sensu. Liczy się nie tylko kolor, ale i kształt, rozmiar, faktura, zapach. Narzędzie do pisania także nie jest bez znaczenia. Nawet jeżeli jest to zwykły ołówek, może być rozmaicie zatemperowany. Charakter pisma jest na pozór zawsze ten sam, ale nie zupełnie. Piszemy bardziej lub mniej starannie, w tym jak piszemy, odbije się miejsce, w którym jesteśmy. Czas, pora dnia lub nocy, nastrój. Pisać odręcznie, to tak malować. Tworzymy wizerunek od akapitów, a zarazem powstaje przestrzeń wolna od tekstu. Ta ostatnia nie jest zajęta przez słowa, więc czy jest ona przez to wolna znaczy? A więc malujemy obraz, ściśle komponujemy utwór muzyczny, rytm zdań i melodię pauz. Jeśli prywatne zdania mówią zosys fones, żywym głosem, co po grecku znaczy ustnie, czyli teraz bezpośrednio. List prywatny pokonuje zatem odległość nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Dzięki niemu możemy mówić z nieobecnymi. Co więcej, możemy mówić z głębi własnej nieobecności. Owa zdolność pokonywania odległości w przestrzeni i czasie nie jest jednak cechą swoistą listu prywatnego, lecz ogólną właściwością mowy pisania. Pięknie dziękuję. Pani Julio, zatem powiedziałbym bardzo gęsty autoreferat, zdający sprawę ze złożonej relacji między językiem, pismą, mową, wypowiedzianym, niewypowiedzianym, a nawet materią zapisu, jak usłyszeliśmy. I teraz czas na głosy recenzentów. Niech mi będzie wolno dokonać takiego wyboru, że jako pierwszego poprosiłbym o głos pana profesora Cezarego Wośniewskiego. Dziękuję bardzo. Magister Julia Marczyńska podejmuje w swojej rozprawie bardzo interesującą próbę filozoficznego namysłu naszych poza werbalnymi możliwościami mowy pisanej. We wstępie do rozprawy, strona 4, czytamy, że będzie ona poświęcona badaniom granic języka, których nicią przewodnią ma być zagadnienie niewysławialnego, rozpatrywane w kontekście listu prywatnego. W tym celu w rozprawie będzie obszernie analizowany list Borysa Pasternaka do Mariny Cwietajewej. Co się tyczy sposobu badań przyjętych w rozprawie, to magister Marczyńska deklaruje, że nie będzie trzymać się sztywno żadnej metody, ani kierować się żadną z góry przyjętą metodologią, lecz będzie korzystać z różnych źródeł i inspiracji, w tym z narzędzi semiotyki, analizy strukturalnej, filozofii analitycznej i hermeneutycznej oraz fenomenologii. A wszystko to w tym celu, by oddać, jak to ujmuje, cytuję, głos prawdzie rzeczy samej, a nie metodzie. Strona 8 rozprawy. Autorka rozprawy stwierdza jednocześnie, że przewodnikami na drodze tych badań mają być uczniowie Husserla, Gadamer i przede wszystkim Heidegger. Tak na początku rozprawy Julia Marczyńska określa jej punkt wyjścia. Wydaje się, że wbrew jej deklaracjom o braku zgody przyjętej metodologii, od samego początku przyjmuje ona jednak w rozprawie fenomenologiczno-hermeneutyczny horyzont swych badań i nie może być inaczej, skoro na przewodników tych badań wyznacza Gadamera i Heideggera. Ten wybór ma określone konsekwencje, bowiem wraz z nim przyjęte zostaje jednak określone rozumienie języka. Pomimo odniesień w rozprawie do strukturalizmu de Saussure, Jacobsona, także chociażby do poglądu Wittgensteina, pierwszego i drugiego Wittgensteina, język jest w nim przede wszystkim pojmowany z perspektywy fenomenologii i hermeneutyki. I to głównie tak, jak pojmowali go Heidegger i Gadamer, których poglądy autorka uzupełnia także myślą często przywoływanego Wittgenstein. Poza kręgiem i zainteresowań pozostaje psychoanaliza, kognitywistyka, filozofia analityczna, a także postkulturalizm. Rzadko przywoływany jest Husserl, zaś poglądy Merleau-Ponty'ego na język pozostają w ogóle poza sferą jej zainteresowań. Jest to zastanawiające, bowiem rozważania Merleau-Ponty'ego języku zdają się dość dobrze wpisywać w horyzont fenomenologiczno-hermeneutycznego rozumienia języka, jaki zdaje się być przyjęty w pracy Julii Marczyńskiej. Szukając źródeł sensu absolutnego początku świadomości, momentu rodzenia się myśli, Merleau-Ponty docieka też nad pierwotnami mowy. W fenomenologii percepcji czytamy, że jego badania dotyczą, cytuję, autentycznej mowy, która formułuje coś po raz pierwszy. To jest strona 199 tego dzieła.
Mowy źródłowej, cytuję dalej. Mowy dziecka, które wypowiada swoje pierwsze słowo, mowy zakochanego, który odkrywa swoje uczucia, mowy pierwszego człowieka, który przemówił, albo pisarza i filozofa, który pod warstwami tradycji, którzy pod warstwami tradycji odkrywają doświadczenia pierwotne. Warto też tu wspomnieć, że Melno Ponty w swoich rozważaniach o języku posługuje się parą terminu mowa wysławiająca, mowa wysłowiona. O ile to pominięcie Melno Pontiego nie jest tylko przypadkowe, wszak Julia Marcińska ma prawo do wyboru przewodników na drodze z tym panem, to może ono jednak dookreślać pół fenomenologiczno hermeneutyczny, w którym chce ona rozpatrywać język i jego granice. A to w ten sposób, że horyzont ten jawi się jako oczyszczony z tych ujęć języka, które nie tylko zamykają język w jego własnym świecie gier językowych, raz absolutyzując go, raz relatywizując, tak czy owak sprowadzając go do roli narzędzia poznania czy komunikacji. Ale byłby on oczyszczony nawet z tych, które naturalizują czy ucieleśniają język, jak ma to miejsce właśnie w przypadku filozofii Merleau-Ponty'ego, chcącego poprzez badanie ekspresji językowej dotrzeć do źródeł podmiotowości i egzystencji. Tym samym już w punkcie wyjścia rozprawy o rozpatrywaniu kwestii języka nadane zostanie zupełnie radykalny rys najogólniejszego pytania o język. Pytania postawionego w kontekście ontologicznego, pozapodmiotowego pytania, pozapodmiotowego ugruntowania języka, w kontekście obejmującym wspomniane powyżej niejako regionalne ujęcie języka, do których taki mowarny język byłby jednak nieredukowalny. Pionierem takiego zapytywania o język był niewątpliwie Heidegger, którego poglądy w tej materii odgrywają niewątpliwie dużą rolę po sprawie Julii Marcińskiej. Już wskazać może na charakter, klimat i poziom dyskursu o języku, do którego aspiruje ta rozprawa. Myśl jednej pozornie nieefektownej, lakonicznej i tautologicznie brzmiącej formuły Heideggera, język byłby odniesieniem odniesień i to takim, dopowiadając teraz za literę, który przekraczając siebie zatajałby się w tym, do czego się odnosi. Taki byłby chyba horyzont, w ramach którego w tej rozprawie byłyby prowadzone badania pozawerbalnych możliwości mowy pisanej. Inaczej może przedrozumienie języka, którym autorka przystąpiła do jej pisania. Zasługuje to na szczególną uwagę i docenienie, także z uwagi na rzadkość takiego podejścia do kwestii języka w polskiej literaturze filozoficznej. Przejdźmy teraz do samej treści rozprawy. Pierwsza, zarazem najobszerniejsza i część poświęcona jest mowie pisanej, rozważanej na tle ogólnej problematyki języka i jego granic. Zostają tu rozróżnione, co wcale nie jest proste, oraz starannie, obszernie i ze znawstwem omówione. Mowa i język, mowa ustna i mowa pisana, wysłowione i niewysłowione, wysławiane i niewysławiane, czyli inaczej niewypowiadane, którego tematyzacja byłaby właściwym celem rozważań pomieszczonych w tej części rozprawy. Rozważania te prowadzone są dwuwątkowo. Autorka wychodzi od analizy struktur i funkcji języka z perspektywy językoznawstwa, głównie strukturalizmu, powołując się tu przede wszystkim na poglądy de Saussure'a, Jacobsona, ale pojawiają się także tu także odniesienia do prac Klebiego, Husserla i poststrukturalistów, Barthesa i Derrida, a także i do filozofii Wittgensteina. Drugi wątek tych rozważań to już fenomenologiczno-hermeneutyczny namysł nad językiem, głównie w oparciu o myśl Heideggera i Lutera. Co warte podkreślenia, znajdziemy w tej części rozprawy także próby samodzielnych, fenomenologicznych analiz różnych fenomenów i funkcji językowych. I to dokonywanych nieraz przez autorkę na samej sobie, a także uzupełniające je rozważenia o charakterze etymologicznym. Dotyczą one słownictwa z grek języków nowożytnych, w tym języków rosyjskiego i ukraińskiego. Rozważenia tej części rozprawy zdają się mieć kilka momentów, w których moim zdaniem autorka dokonuje kluczowych dla rozprawy wyborów. Pierwszym z nich byłoby rozumienie mowy jako użycia języka, którego pisownia z dywizem oddawałoby odejście autorki od klasycznego rozumienia relacji między mową langage a językiem langue, który prowadził do humanistycznego dyskursu de Saussure. Jak objaśnia Julia Marcińska, dywiz, cytuję, jest to strona 16 rozprawy, pozwala na inną interpretację terminu użycie. W zdaniu mowa jako użycie języka, pod użyciem rozumiem użyczenie życia. Mowa byłaby użyczeniem życia językowi, co dokonywałoby się w wysłowieniu, czyli ujmowaniu myśli w słowa,
Przy czym słowo, jak czytamy na stronie 37 rozprawy, nie byłoby rozumiane jako pusta, neutralna forma, która zostanie wypełniona zawartością, czyli sensem, dopiero w chwili jego spotkania z myślą. Wysłowienie nie jest uzewnętrznieniem, jest powierzeniem słowu. Strona 29 rozprawy. Słowa miałyby już swoje własne znaczenie, dlatego wysłowienie byłoby w ogóle możliwe, a to w tym sensie, że słowa przyjmowałyby myśl. Wysłowić znaczyłoby bowiem tyle, co powierzyć słowom. Problem jednak w tym, że to powierzenie słowom, czyli wysłowienie, można rozumieć wielokrotnie, w zależności od przyjętej wizji języka. Jaką opcję wybiera to autor karyfrawy? Szanując ustalenia językoznawstwa, nie zgadza się ona jednak z wizją języka sprowadzonego do systemu różnic. De sociale. W języku istnieją tylko różnice. Czy to jest jego konwencjonalnym bądź kontekstowym pojmowaniem? To, że słowa mają już swoje własne znaczenie, można jednak też rozumieć i w ten sposób, że podmiot mówiący byłby już schwycony w symboliczną sieć języka, nad którą nie sprawowałby kontroli. Wizja języka, jaką ewokuje w rozprawie Julia Marcińska, jest z pewnością jednak bardzo daleka od pojmowania języka jako wolnej gry signifikon. Wszak pisze ona, strona 400 rozprawy. Powierzyć słowom będzie zatem znaczyło uwierzyć w słowa, uwierzyć słowom. Wydaje się jednak, że jednocześnie Julia Marcińska wzbrania się przed jednoznacznym utożsamieniem z jakąś konkretną koncepcją języka, choć zapewne najbliżej do stanowiska Heideggera. Przy pewnym niezdecydowaniu autorki rozprawy w tej materii, jej stanowisko w kwestii języka byłoby zapewne nawiązaniem do poglądów na język przede wszystkim dwóch myślicieli, Humboldta i Heideggera. Z jednej bowiem strony język w ujęciu Marcińskiej byłby czymś organicznym. To Humboldt, nawiązując do terminologii Arystotelesa, twierdził, że język to energia. Aktualizacja języka, jego dochodzenie do formy, czyli słowa, byłoby zapewne bliskie temu, co wyraża ona pod postacią organicznej metafory życia języka. W rozprawie traktuje o tym bardzo ładny pasus, strona 16. Cytuję. Mowa jest użyczeniem życia języka. Mowa użycza języka nam, dokładnie tak, jak drzewa użyczają nam swego cienia. Drzewa użyczają swego cienia przez to, że są. I to tylko pod warunkiem, że jesteśmy blisko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że szukając schronienia w upalny dzień, to my musimy zbliżać się do drzew, one zaś ciągle pozostają na swoim miejscu. W innym miejscu rozprawy, strona 53 czytamy. Cytuję. Język mówi, słowo mówi. Język przejawia się w słowie jako wypowiedzi. Słowo rozumiemy tu w szerszym znaczeniu. Słowo jako to, co się wypowiada, co wypowiada się i co zostaje wypowiedziane. Czy jednak przy takim ujęciu języka, użyczenie języka przez mowę, inaczej powierzenie słowo, wydarzałoby się w każdym jej akcie? Zapewne nie. To pociąga jednak za sobą pytania o szczególny moment aktualizacji czy wydarzania się języka. Inaczej o moment jego źródłowości czy kreatywności, który różni się diametralnie od zwykłego usłyszenia językowego. Dalej, o warunki tej ekipanii językowej i ostatecznie znów o język jako taki. Autorka rozprawy odwołuje się tu głównie do Heideggera, sięgając przede wszystkim do jego rozważań o języku pomieszczonych w późnym zbiorze W drodze do języka. Marcińska przywołuje wprawdzie heideggerowskie rozumienie nazywania jako pozywania do słowa, co określało relację między rzeczą a badającym nim słowem, słowem badającym w heideggerowskim sensie, umożliwianie bycia rzeczy. Ale krótki, nieco pomieszczony fragment, o którym mówi, zostaje podsumowany w ten sposób. Cytuję, strona 405 rozprawy. Na razie nie wiem, jak nazwać ma się dopowiadać. Pod koniec pierwszej części rozprawy, tej, która poświęcona jest ogólnej problematyce języka, czytamy natomiast. Próbowałem już odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy wysłowić. Lecz muszę przyznać, że w pewnym istotnym sensie to pytanie nadal pozostaje otwarte. Strona 71. Zapewne autorka nie musiałaby dochodzić do tych konstatacji, gdyby jeszcze głębiej wniknęła w materię rozważań Heideggera w języku, konkretnie zaś sięgnęła po trzeci oprócz Redel Sprache z jego terminów na język, jakim jest zadepowiadanie. Termin, w którym niejako kulminuje się jego późne rozumienie języka. Nie czyniąc tego, przyjęte przez Julię Marcińską w rozprawie heideggerowskiej określenie języka w postaci formuły Die Sprache spricht, język lub raczej mowa mówi, pozostaje w niej w zasadzie nieugruntowane i nieujaśnione, popadając w niepotrzebną tajemniczość.
Tym samym wyjaśnienie języka w oparciu o poglądy Heideggera popada w rozprawie chyba w pewien impas. Jestem przekonany, że sięgnięcie po heideggerowską zdanie, inaczej wprowadzenie do dyskusji o sprawie heideggerowskiego rozumienia tego, czym jest powiadanie, ułatwiłoby autorce rozjaśnienie skomplikowanej kwestii słowa wysłowienia, wysławialnego i prawdopodobnie ułatwiło również tematyzację samego niewysławialnego, niewypowiadalnego. Tak więc najważniejszą kwestię wysławialnego w pewnym istotnym sensie otwartą, autorka kieruje swą uwagę ku niewysłowionemu. Czytamy na tej samej 71. stronie rozprawy. Cytuję. Teraz pytam o niewysławialny. Przepraszam. Niewysławialny. Jest to słowo tajemnicze, a zarazem pociągające. To długie, pięciosylabowe słowo brzmi niczym zaklęcie. A może jest zaklęciem? To również nie jest wykluczone. W wielu miejscach rozprawy Julii Marcińskiej wyrafinowane intelektualne rozważania przeplatają się z fragmentami o bardziej literackim czy nawet poetyckim charakterze. Często w formie pytań stawianych przez autorkę samej sobie. Co nadaje rozprawie specyficzny, medytatywny rys, ale rodzi też niebezpieczeństwo nieostrości czy niejasności przekazywanych sensów. W rozprawie zostaje przyjęte, że niewysławialna jest i że ujawnia się wy poprzez wysłowione i to w jaki sposób. Jako to, co zostaje przekazane wysłowionym i co powstaje w wyniku interpretacji sensu dodatkowego oraz jako to, co w żaden sposób nie daje się połączyć ze słowem, ale na co możemy tylko wskazać. W tym drugim sensie niewysłowione byłoby na przykład wrażenie. Badając to, co niewysłowione, wysłowione autorka chce dotrzeć do samego niewysłowialnego. Przejścia od wysłowionego ku niewysławialnemu, inaczej ujawnienia niewysławialnego wysłowionym, dopatruje się ona w fenomenie sensu dodatkowego wypowiedzi. Termin ten nawiązuje do nadwyżki sensu w rozumieniu Wickera. Według Julii Marcińskiej sens dodatkowy zostaje przekazany przez słowa, lecz nie zostaje w nich wysłowiony. Tkwi w nich niejako potencjalnie skryty. Lecz w interpretacji może on zostać odsłonięty. Rozważania w sensie dodatkowym na stronie 68 rozprawy stwierdza ona, cytuję, na tym polega wielka tajemnica języka. Mówimy językiem, który sam mówi. Myślimy, że coś przekazujemy, lecz sami zostajemy przekazani. Sens dodatkowy zostaje przekazany przez słowa, lecz nie zostaje w nim wysłowiony. Koniec cytatu. Wiemy już, że dla Julii Marcińskiej Gischprache spricht. Teraz dopowiada ona, Gischprache spricht, ale niejako nie są w sobie to, co niewysłowione. Ono zaś odsyłałoby ku niewysławialnemu. Druga i trzecia część pracy poświęcona jest tropieniu niewysłowionego wysłowionym, by dotrzeć do niewysławialnego. W tym celu autorka sięgnie po specyficzny typ wypowiedzi, jakim jest list prywatny. Dlaczego list prywatny, epistola prywata, zostaje wybrany na materiał badawczy, który ma posłużyć do tych poszukiwań? Według autorki trzeba przede wszystkim, cytuję, wybrać jakiś jeden typ mówienia, jeden dyskurs i skupić się tylko na nim. Analizując go, poznając jego mechanizmy, być może uda się zrozumieć, jak, jeżeli w ogóle pojawia się tam niewysławiany. To jest napisane na stronie 5. Autorka dlatego wybiera list prywatny, że jej zdaniem jest organicznym typem dyskursu. Ma on bowiem nosić na granicy mowy ustnej i mowy pisanej. Jest zapisem mówienia, jest zapisanym mówieniem i pismem wypowiadającym się językiem rozmowy. Leży na granicy monologu i dialogu, jest rozmową z innym, prowadzoną w samotności i monologiem skierowanym do innego. Zdaniem autorki list prywatny przezwyciężałby nawet słabość ograniczenia przypisywane przez Platona mowie pisanej. Tym samym praca Julii Marcińskiej wkracza w nowy kąt rozważań. Rozważań na temat pisma, prowadzonych nie tylko z perspektywy mowy, ale także w kontekście czytania i słuchania. Jest to bardzo ciekawa część rozprawy, gdzie dociekania etymologiczne nad pismem i listem przeplatają się z ich bardzo interesującymi analizami fenomenologiczno-hermeneutycznymi. Zupełnie kluczowym i wyjątkowym momentem tych rozważań jest zniesienie tradycyjnej platońskiej opozycji. Mowa zależna od niej martwe pismo. Julia Marcińska unieważnia tą opozycję, poszerzając pojęcie pisma o mówienie. Pisze ona, strona 23 rozprawy. Mowa ustna i mowa pisana są w zasadzie tym samym. Zasadzone są, w cudzysłowie, w tym samym, w słyszeniu głosu. Pismo to dla niej mowa pisana. Mowa ustna i mowa pisana zawsze
byłyby bowiem spotykane jako mówienie. Mowa pisana byłaby przeszłym jakiegoś mówienia, a mowa ustna jego teraźniejsza. Słuchając mowy pisanej, słuchaliśmy tego, co powiedziane. Słuchając mowy ustnej, słuchamy tego, co się opowiada. W obu tych przypadkach słuchamy mowy. Pismo jako mowa pisana byłaby zarazem słuchaniem mowy. Zniesienie platońskiej opozycji mowa pismo odbywa się więc w taki sposób, że pismo staje się rodzajem mowy, mowy pisanej. Inaczej, pismo staje się w sprawie Julii Marcińskiej pismem żywym, w cudzysłowie, tak jak żywa jest u Platona mowa. Na stronie setnej rozprawy czytamy. Czytanie jest słuchaniem, a list jako coś napisanego przez znaną osobę został nazwany pismem mówiącym. I nie po prostu mówiącym, lecz takim, które przemawia żywym głosem. Oznaczałoby to, że pismo przestaje być przedstawieniem mowy lub nie jest nim jedynie. I tak zapisane słowo dom nie byłoby w ogóle lub jedynie przedstawieniem słowa dom, ale tak czy owak byłoby usłyszeniem słowa dom, teraz dzięki znakom pisanym, które składałyby się na wyraz dom. Pismo, znaki byłyby więc przejrzystym, choć lepiej można by powiedzieć doskonale akustycznym medium słyszenia. Zapytajmy jednak, co jest słyszane? Słyszany byłby dźwięk, dźwięk nieoddzielny od znaczenia sensu. Nawet słuchając muzyki, to nawet muzyki konkretnej, nie słyszymy przecież tylko kakafonii dźwięków. Znaczenie sens, inaczej proces semiozy, niewątpliwie są związane ze znakami czy symbolami językowymi, jako powtarzalnymi jednostkami idealnego znaczenia, które zapisuje pismo. Takie rozumienie relacji mowa-pismo może prowadzić do zniesienia jego pozycji, ale zniesienia w sensie jej redukcji do pisma. Tak na przykład dzieje się to u Delidy. Zniesienie opozycji mowa-pismo, które proponuje w swojej pracy Julia Marcińska, może więc wzbudzać pewne wątpliwości, czy przynajmniej dalsze pytania, a to chociażby z tego względu, że jesteśmy tu w obszarze ogromnej i złożonej problematyki, na którą składają się kwestie języka, przedstawienia, reprezentacji prawdy czy obecności. Przy jednym momencie tych rozważań o piśmie chciałbym się jeszcze zatrzymać. Mowa pisana przekazywałaby niewysłowione w trzech wyróżnionych przez autorkę warstwach pisma. Syntaktycznym, semantycznym i pragmatycznym, co zostaje przez nią poparte wieloma szczegółowo omawianymi przykładami, zwłaszcza w dokładnej analizie listu Borysa Pasternaka do Mariny Cwietajowej. W kontekście słyszenia i widzenia pisma Julia Marcińska sięga po fragment z Heideggera, w którym filozof, dociekając nad powiedzeniem Pani Judesa, dołącza do jego sentencji Bukowi. Julia Marcińska tak o tym pisze, strona 77 rozprawy, cytuję. Heidegger rozbija powiedzenie na części, wprowadzając między słowa podłużne odstępy, wypełnione wielą, niczym nie różniące się od bieli tła. W ten sposób podłużne odstępy oraz wypełniająca je biel stają się częścią powiedzenia. Ta biel jest tą samą bielą, co biel tła, a jednocześnie jest inna. Jest to bowiem biel. Otóż widzimy odstępy wypełnione bielą. Nie będziemy pytali, jak one mówią. Zapytamy tylko, jak one mówią. Ale najpierw zapytamy o biel. Nie o tą pierwszą, lecz o tą drugą. Pierwsza otacza, druga zostaje otoczona. Pierwsza jest ciszą, tłem wszelkiego mówienia, druga rozprzemiewającą gnijmową. Koniec cytatu. Heidegger o sentencji Parmenidesa, cytuję. Otóż powiedzenie mówi tam, gdzie nie ma żadnych słów, w przestrzeni między nimi, na którą wskazują duchowi. To jest cytat z pracy Heideggera, co zwie się myślenie, strona 123. Te dwukrotki byłyby w interpretacji Marcińskiej pauzami, słyszalnym brakiem dźwięku. Biel byłaby widzialnym brakiem słowa. Pauza i biel byłyby miejscami zamieszkiwania niewysławialnego. Heidegger mówi o przestrzeni między słowami, Marcińska o bieli między słowami i wokół nich. Zapytajmy, co się dzieje jednak z tą bielą, jeżeli książka zostanie przykładowo wydrukowana na kremowym papierze, albo jeżeli do napisania listu użyję różowego papieru. Czy wielu, który tak ładnie pisze Julia Marcińska, nie jest zatem metaforą czy symbolem, owym sensem dodatkowym, który nachodzi, dając oczywiście do myślenia? Ostatecznie niewysłowione wysłowionym wskazywałoby na możliwość treści dodatkowej, na coś poza mową i słowami, na ich bycie w otoczeniu, jak to ujmuje Julia Marcińska. Chodzi tu o bycie w otoczeniu niewysławialnego. Można ten stan rzeczy różnie rozumieć. Można też z niego wyciągać rozmaite wnioski, co działo się na przestrzeni wielu wieków,
i to w różnych kulturach, gdy podejmowamy bunami nad językiem i jego granicami. Dla autorki analogonami niewysławionego byłaby cisza wie. Jego sprawę zamykają rozważania o milczeniu, przemilczeniu i zamilknięciu jako o pozalegalnych sposobach ekspresji tego, co poza słowem, w tym ekspresji samego niewypowiadalnego. Pewne miejsce rozprawy czytamy na stronie 46. Cytuję, przecież mówią, a więc słowo jest moim sprzymierzeńcem, czy raczej to ja jestem jego. Koniec cytatu. Z całej tej rozprawy zdaje się wynikać także i to, że niewypowiadalne byłoby sprzymierzeńcem Julii Marcińskiej, a ona jego. Reasumując moją recenzję rozprawy doktorskiej magister Julii Marcińskiej stwierdzam, że uważam ją za osiągnięcie oryginalne, za pracę naukową napisaną na wysokim poziomie merytorycznym. Jest to ponadto rozprawa, która ciągle prowokuje do dyskusji, także z powodu języka, w którym została napisana. Oceniam ją jako bardzo dobrą i wnoszę, aby na tej podstawie dopuścić magister Julię Marcińską do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Bardzo dziękujemy pani profesorze za tą wydobył niezwykle detaliczną rekonstrukcyjną recenzję, ale recenzję też wskazującą na obszar niedopowiedzianego w tej epistule Wigawsie. Teraz poproszę pana profesora Zbigniewa Mikołajka. Czy można, panie przewodniczący, wolałbym siedzieć? Jasne. Powiem kategorycznie i od razu. W moim najgłębszym przekonaniu rozprawa doktorska pani magister Julii Marcińskiej, niezależnie od jej rozmaitych usterek i czy uchybień, naturalnych zresztą w podobnych wypadkach, jest wybitną pracą filozoficzną. Filozoficzną to znaczy, że nie na temat filozofii, albo że na przykład z historii filozoficznej, filozofii. Filozoficzną to znaczy, że autonomiczną i samoistną w swoim badaniu, głęboko i wewnętrznie zatroskaną o sens, sens raczej pytań niż odpowiedzi. Oznaczenie rozpięte gdzieś między tekstem a egzystencją, poczucie niepokoju, może nawet wydane na stale nicujące je zatworzenie. Filozoficzną dalej to znaczy, by już otwarcie odwołać się do znanych metafor Heideggera, wędrującą poprzez Holzwege, leśne czy błędne dukty, aby tam dopytać się o markę, znaki drogi i niekiedy z niepewnością próbować się stawiać. Filozoficzną wreszcie to znaczy, zwłaszcza w tym wypadku, starającą się wykiełznać z pod przemocy dyskursu, doświadczając po drodze glosolarii, wyzwolić się niczym stawiać dzieł braci Stugackich oraz Andrzeja Tarkowskiego w miejsce jeszcze nieoswojone, gdzieś pozaglerwane możliwości mowy pisanej, rzeczywistość zatem być może na zawsze potencjalną, wciąż uchylającą się w to, co nierzeczywiste i nigdy nie dającą się wysłowić. Ciągle znajdowałem się na granicy, pisze więc pani Barczyńska na wstępie pracy, pomiędzy językami. W każdej chwili doświadczałem granicy, czy raczej pogranicza. Odczuwałem osobliwy związek z niewysławianym, ściśle z jego położeniem. Jest w języku i poza nim. Na granicy i za granicą, a może za granicą, a może bezgranicznością. I natychmiast potem zapowiada otwarcie, choć z nieskrywaną niepewnością. Wyruszam więc w drogę, czy znak ten też poszukam w stronę 9. To jasne, że nie da się tutaj dążyć bez przewodników, bez pytania wielkich filozofów o wskazówki. Zostali oni przez panią Julię Marczyńską starannie i właściwie wybrani. Z wielkich mistrzów starożytności to przede wszystkim Platon, z filozofów bardziej współczesnych to szczególnie Heidegger i Wittgenstein, a także Husserl, Frege, Hegel, Gadamer, Derrida, by poprzestać tym na najważniejsze. Przytaczam te nazwiska, by wyraźnie odsłonić prąd filozoficznych inspiracji autorki i ujawnić niejako organizatorów jej wyprawy w stosunku zawerbalnej potencji języka pisanego. Mowa i język w tym wypadku są po polsku słowami zamiennymi. Jakkolwiek koniec końców wypada jej, jak wynika z finalnych konstatacji, nie tylko z nim, doświadczyć samotności i bezdomności. Perspektywa rozprawy jest przy tym dwoista. Spojrzenie filozofów spotyka się tu bowiem ze spojrzeniem lingwistów, głównie Ferdynanda de Saussure'a oraz Tomana Jakobsona. Taka wyraźnie strukturalistyczna opcja językoznawcza sprawdza się oczywiście w podjętym badaniu. Niezależnie jednak od tego należałoby ją chyba przedyskutować,
Zastanawiając się ze względu na pytanie o niewysławialność czy niewysławienie, również nad interpretacyjnymi możliwościami innych tradycji lingwistycznych, tych nawet, które znają się dziś, jak buddystyczna i racjonalna koncepcja Johanna Georga Hammana, archaiczne i przeżyte. W każdym razie kwestia burz prawe, przedjęzykowej materii lotu języka nie może zostać w kontekście właściwym do rozprawy poszukiwań i bagatelizowana jeszcze Blake z jego pojęciem zorganizowanej materii przedjęzykowej właśnie byłby przydatny. Naturalnie, żeby uniknąć nieporozumień, nie oczekuję od autorki rozstrzygania tego zagadnienia już w trakcie obrony i oczekiwana przeze mnie dyskusja to sprawa dopiero późniejszej reakcji pracy. Ale musi ona zostać koniecznie przeprowadzona. Wybór bowiem tej albo innej tradycji lingwistycznej jest, jak dobrze wiemy, wyborem niewinnym i nie może on zostać skażony niczym żona Cezara, najmniejszym nawet podejrzeniem paralitalnym czy przypadkowym. Problem jest ważny ponadto i z tego względu, iż chociażby kluczowe profesorstwa Mangrasz i Karol, z tego autorka zresztą zdaje sobie doskonale sprawę, podróżę mowa jako pół życia języka o tym piszą. Łączą się, by próbować je oddać w języku polskim z rozmaitymi przesunięciami znaczeniowymi i syntaktycznymi, wymagając z tego względu dodatkowej dyskrypcji w przekładzie. Dużo jednak istotniejsze są, rzecz jasna, przewodnie pytania tej pracy. Przytaczam je zatem in extenso, by ukazać, że koncentrują się one przede wszystkim na jednym pojęciu, na pojęciu granicy. Gdyż ona właśnie, jak przytomnie od zaraz stwierdza autorka, nie po prostu wyzwala, albo przynajmniej prowokuje. Cytuję. Ale co to znaczy napotkać granice języka? Czy mamy granice są? Gdzie przebiegają? O ile jako ludzie jesteśmy językiem, być może przebiegają w nas. Co to znaczy? Najpierw czym są granice języka? Czym jest granica? Interesuje mnie tu przede wszystkim jeden transgresywny aspekt granicy. Pod tym względem granica jest tym, co jest do przekroczenia. Można przekroczyć granicę innego kraju, nie mając tamtejszego obywatelstwa. Dlaczego? Dlatego, że granice są między innymi po to, by je przekraczać. Dlaczego? Dlatego, że dopiero przekraczając granicę dowiadujemy się, na co nas stać. Język nie jest jednak innym krajem. Jego obywatelstwo mamy od zawsze. Zostało przyznane nam od początku. W języku ciągle jesteśmy. Czy zatem możliwe jest przekroczenie granic języka w stronę szczerze? Nie chodzi zatem, cytat to dobrze i zdecydowanie wyraża, o samo tylko przywołanie i ukazanie granicy. Chodzi o coś więcej, o transgresję. I zgodnie z tym dowiadujemy się od zaraz, że ostatnie z przywołanych tutaj pytań jest najważniejsze, o ile nie doprawdy jedyne. Że właśnie namysłowi radnym poświęcona jest w istocie cała sprawa pani Marczyńcy. Że prowadzi ona w obszar tego, co my wysławiamy, ściśle pewien szczególny jego fragment, czy też fenomen, jakim jest epistula prywata. Pozostawiając jednak tymczasem na uboczu jej kwestię, należałoby pytać o sam problem dokonujący się w języku, poprzez język, poza język, transgresji. Czy ma ona zatem wymiar epistemologiczny, a może egzystencjalny, a może tylko łączy się z zagadnieniami wąsko pragmatycznymi, ocierając się o sprawę pożytku większego lub mniejszego, jaki mógłby dla nas wypływać z takiego przekroczenia. A może wreszcie oznacza porzucenie słowa, aby zagubić się w tym, co niemysłowione, czy niemysławione. Wydaje się, że jak najbardziej słusznie, pani Julia Marczyńska jak najdalsza jest od rozdzielania tych wymiarów. I rozprawa jej biegnie z dala od wszelkich dykotomii, rozróżnienia podobnego rodzaju przywołując jedynie okazjonalnie, przygodnie, tylko po to, aby się na tych kresownik uwolnić. Zdobywając się ostatecznie na taki tryb dyskursu, na taki przedmiot analizy, które potrafią pojednać wszystkie wspomniane wymiary. Termin epistuli, zapowiedzenie prywata, wiedzie przecież mocą swych genetycznych podejść, obecnych jeszcze w greckich pierwocinach wyrażów, uskojarzeniu z wiedzą, wiarą, bliskością i mnóstwem innych sensów zakorzenionych w mowie, a także najzwyczajniej w samej kondycji humana. Jego forma natomiast zawsze zaś przyzywa dialog, nie tylko zresztą platoński. Czasem istnieje z czasem rozmowy. Konkluduje więc ostatecznie pani Julia Marczyńska. Znowu czytam. Niewysłowione oraz niewysławiane, mimo że jako terminy powstały w wyniku tego, co wysłowione, wykazują wyższy związek ze słowem, niż zapowiada to ich nazwa. O
Obok wysłowionego występują one wypowiedzi i zostają one tam, co prawda, połączone ze słowem w sposób bezpośredni. W jakiś sposób są one jednak z nim związane. Tylko jak odkryć modalności owego powiązania, dostęp do niewysłowionego oraz niewysławianego, tam gdzie on jest w ogóle możliwy, otwiera się tylko poprzez wysłowiony. Popadamy więc w sytuację paradoksalną, poszukując wysłowionego, skazani jesteśmy na wysłowiony. Owa konstatacja dotyczy fundamentów tego badania. Analiza niewerbalnych możliwości mowy pisanej okazała się możliwa tylko poprzez jej możliwości werbalne. Mówimy o werbalnym, niewerbalnym, chociaż udzielenie ostatecznej odpowiedzi na pytanie, gdzie kończy się to, co słowne, zaczyna to, co jest słowne, okazało się niemożliwe. Strony 150-150. Ten, może nazbyt długi, cytat odsłania nie tylko paradoks. Ujawnia on coś nadto. Ta tragiczną kondycję słowa i splecionego z nim niewysłowienia jako wyraz suma summarum tragicznej kondycji człowieka. Obnaża słowem to, że słowo, podstawowa jednostka języka, może otwierać się na nieskończoność, strona 152. Co oznacza zresztą, koniec końców, przeznaczenie całego naszego języka i nas samych. Nie przypadkiem przecież epistula prima, była materia prima podejmowanych tu analiz, po ujęciu pani Marcińskiej, bardziej wyrazisty niż inne fenomeny mowy pisanej, swój sens naddany czy raczej dodatkowy. Cytat. Gdybym poszukiwała dla sensu dodatkowego metafory, byłoby to okno położone na wysokości, najlepiej w górach, takie, z którego byłoby bardzo daleko widać, z którego zawsze byłoby widać więcej niż człowiek jest w stanie zobaczyć, 169. I w innym jeszcze miejscu. Okno jest zawsze otwarte, ciągle w nie patrzymy, gdyby tylko zobaczyć, 175. Metafora ta, mówię to nie bez wyraźnych podstaw, nakazuje mi wykroczyć poza bezpośrednio ujawniony obszar rozprawy, ale w pewnym właśnie niewysłowieniu w niej stale jakoś obecny, stale jakoś przyzywany. W oczywiste zatem, tak mi się przynajmniej zdaje pole jej widzenia, w oczywistą chyba ikonosferę. Chcę tym samym przywołać otwierający wielki cykl narracyjny w malarstwie zachodnim obraz Jana Vermeera z lat około 1657-59 z dziewczyną czytającą list. To jest jasna epistula privata z całym jej wysłowieniem. Dziewczyną stojącą tuż przy oknie, z którego rozpościera się widok na morze albo na nieskończoną pustkę, uwięzioną niczymowo w bursztynie w sytuacji, w której głos milczenia pokazuje się bardziej wyraźnie i doniosły niżeli dzięki mowy. Cytat dalej z pani Julii. Głosem milczenia jest cisza, ale również słowo, które się wypowiada, a które nazywa to, co nie powiadają. Słowo to, wieczność, Bóg. Są to słowa nienadużywane, a przez to wybrakłe i wytarte. Są to słowa niewysławiane, a przez to dalekie i nietknięte. Za każdym z nich rozbiera się otchłań sensu. Ich dom to język, głosem cisza. Ich dom to wiersze i głosem słowa, strona 149. A przecież słowo, jak mówi w bardzo osobistej konfesji autorska, znajdziemy ich w pracy wiele i jak nic innego, jak nie ma na egzystencjalną mechanikę i zmagania się z niewysławianym czy niewysławionym, powiada również dla mnie. Ja również słyszę jego opowiadanie. Co to za słowo? Na przykład słowo dom. Mówię dom, lecz mój dom nie jest tego słowa denotatem. Jest nawet jego znaczeniem, jest kimś więcej, jest moim domem, domem, w którym mieszkam ja. Jest nim łóżko, a kiedy nie śpię, spędzam czas przy książkach. I w tym sensie słowo również jest moim domem. Jest także słowo nieskończoność, które znam tylko ze słowa. Nie wyobrażam sobie, co to takiego. Jak ktoś mógł wpaść na pomysł, aby powiedzieć takie słowo, stronę 45-46. Jest także, pisze pani Marczyńska, słowo morze, a w jego określeniach greckim, jońskim, latyńskim. Sensem dodatkowym jest, cytuję, dźwiękowe podobieństwo między słowami talassa i talatta, a działanie morza przy piaszystym lub skalistym brzegu. Smutno robi mi się na myśl, że tak niezwykły obraz prowadziliśmy do tej suchej konstatacji. Nie czuć w niej ogromnego wzruszenia, jak napojony ten opis. Teraz, tutaj, siedząc przy komputerze na siódmym piętrze, w warszawskim bloku, w tym betonowym pojemniku na ludzi, poczułam szum morza. Czarnego morza, w
które przez tyle godzin obserwowałam i z którymi jestem tak dobrze zapoznana. Strony 60-63. Nie bez racji, jak wspomniałem, przywołuję owe ikoniczne skojarzenie. Nie bez racji także sięgam po poufnym konfesjom autorów, po jej, chciałoby się powiedzieć, epistule prywaty. Chcę bowiem tak oto powiedzieć, że problem niewysłowionego, niewysłowionego wyklacza mocno poza rozpoznawcze narzędzia lingwistyki, a nawet filozofii i literatury, przywołany choćby w rozprawie fragmentów wierszu Boego, Wilda czy Tubima, a później Bustandala. Pani Marczyńska zdaje sobie najzupełniej z tego sprawę, ale być może jej instrumentarium interpretacyjne powinno zostać poszerzone bardziej radykalnie. Wspomniana tutaj na przykład kwestia transgresji w oczywisty sposób wiąże się przecież nie tylko z pojęciem granicy, lecz także z pojęciem tabu i związanych z jego przekroczaniem odczuć. Podjęcie zatem problemu połączonych z zapętleniem tabuizacji tego, co niewysłowione, uważam za niezwykle zasadne i potencjalnie płodne. Istnieje wszakże nie tylko w języku potocznym tabu językowe, a bywa, że i sam język staje się tabu. Innym ważnym zagadnieniem, które można przywołać w kontekście rozprawy, jest na przykład problem tak zwanego gestu językowego i szerzej powiązania między ciałem a językiem. Wybór epistula privata jako wyróżnionego dla badań fenomenu mowy pisanej wcale nie zwalnia zatem od refleksji na podobne tematy. Chciałbym także zwrócić uwagę autorce, może ten drobiazg jakoś wzbogacić jej myślenie o malowoborze, lumatologiczności tego wyrazu, że używany przez Greków jako określenie morza wyraz tasa był pierwotnie nie grecki, zawsze pożyczony od któregoś zostanie przez nich nad owym morzem lub wyrazem. Wszystko to jednak nie jest krytyką pracy, lecz wskazaniem poszerzających poszukiwania autorki kierunku. Czytałem bowiem recenzowaną pracę, nie szukając w niej odpowiedzi uściśle, zwłaszcza tych, które wiążą się także z geologią języka, czy nawet z ukrytą w nim potencjalnością niewysłowionego. Lecz dla samego, jakże mocno tu czytelnego i przejmującego zarazem misterium zmagań tym, co nie daje się nigdy nazwać i odsłonić, a co, jak powiada się w tej pracy, i jest, choć obecność się jedynie przez nieobecność. W sumie więc, bez żadnych wątpliwości, uważam rozprawę pani Julii Marczyńskiej za spełniającą wszelkie wymogi stawiane pracą Bertowską. Może stać się ona zatem przedmiotem kolejnych czynności przewidzianych przez ustawę. Uważam ponadto, że gdy czynności owe zostaną już spełnione z pozytywną oceną, praca ta powinna zostać wyróżniona i publikowana. Dziękuję. Pani Julio, no ja miałbym ochotę powiedzieć po wysłuchaniu tych dwóch recenzji, że już będzie odniosłowy sukces, ponieważ obie recenzje nie tylko były prostą reakcją na pani tekst, ale wyraźnie zostali recenzenci ugodzeni, jeśli mogę tak się wyrazić, pani pisaniem i w zasadzie stworzyli autonomiczne eseje, które rozwijały pewne przyczółki myśli zawarte, jak rozumiem, tam pracy. To bardzo sympatyczne, jak sądzę, okoliczność. Bardzo dziękuję jeszcze raz za obie te recenzje. W moim odczuciu bardzo dobre. I pani Julio, zanim oddam głos zgromadzonym i zaproszę państwa do dyskusji, chciałbym się spytać, czy chciałaby pani w tym momencie jakoś odpowiedzieć na te w sumie drobne uwagi krytyczne, w sumie entuzjastycznych niemalże recenzjach związanych z pani teraz. I tak to bardzo proszę. Odpowiedzi. Chciałabym zacząć od odpowiedzi na recenzję profesora Miękiego, bo tam jest mniej uwag. Zacznę od recenzji pana profesora Miękiego. Chcę podziękować panu recenzentowi za wysoką ocenę mojej pracy i za życzliwe potraktowanie moich poszukiwań. Chcę również podziękować za przedstawione w recenzji uwagi, które w większości przypadków mają charakter wskazówek i sugestii, pozwalających skorygować i wzbogacić moje badanie. Najważniejsza uwaga dotyczy metodologii. Recenzent uważa za niezbędne przedyskutowanie wybranej strategii badawczej, m.in. poprzez zastanowienie się nad interpretacyjnymi możliwościami innych tradycji lingwistycznych, które mogłyby dodawać stosowaną w rozprawie o tym strukturalistycznym.
zaliczyła m.in. do koncepcji Johann Georg Hammer. Przede wszystkim, o czym wspominam we wstępie, nie trzymam się swojej pracy sztywno żadnej metody, w tym metody strukturalistycznej, aczkolwiek nie ukrywam, że zostaje ona przeze mnie szczególnie uprzywilejowana. To uprzywilejowanie nie jest jednak przypadkowe, wynika bowiem z analitycznej precyzji, na którą pozwala zastosowanie narzędzi strukturalistycznych. Narzędzia te nie nadają się wprawdzie do analizy zjawisk pozajęzykowych. W takich przypadkach sprawdza się inny rodzaj stosowanej przeze mnie metodologii, mianowicie metoda fenomenologiczna. Pozostałe uwagi wzbogacają problematykę badań na nowe zagadnienia. Każdy z nich przedstawia inną odsłonę omawianego tematu. Jednym z pytań pracy jest pytanie, czy możliwe jest przekroczenie granic języka. A więc ważnym aspektem związanym z kwestią granic języka okazuje się aspekt transgresyjny. W związku z pojęciem transgresji recenzent proponuje uwzględnić pojęcie tabu, m.in. związek tabuizacji z niewysłowionym. Zgadzam się, że proponowany kierunek jest potencjalnie płodny i zbadanie go może okazać się pożyteczne. Innym zagadnieniem, które recenzent zaleca uwzględnić, jest problematyka relacji między ciałem a językiem. Jego zdaniem wybór fenomenu listu prywatnego dla badań nad mową pisaną wcale nie zwalnia od refleksji na podobne tematy. Mowa pisana zostaje w mojej pracy ujęta od dwóch stron. Od strony pisania jako mówienia oraz od strony czytania jako słuchania. Każdemu z tych aktów towarzyszą określone czynności cielesne, jak na przykład procesowe pisanie towarzyszy ruch dłoni. Nie ma więc wątpliwości, że spojrzenie na mowę pisaną od tej strony może odkryć nowe, nieuzgodnione dotychczas aspekty tego zjawiska. Nie koniec na tym, albowiem recenzent proponuje zwrócenie uwagi na pewne dzieło malarskie, mianowicie na płótno Jana Vermeera, Dziewczyna czytająca list. W swojej rozprawie wielokrotnie odwołuje się do utworów poetyckich. Odwołuje się również na własne doświadczenie obcowania z utworami muzycznymi, nieuwzględnieniem jednak dróg plastycznych. Jest to niewątpliwie inspirujące zachęty. Ten obraz mi się cały czas po prostu pojawił, jak pani parasę, pani w sposób naturalny, oczywisty, bo dobrze mówię, prowadzi także w przestrzeni pozaikonograficznej, nie tylko w ikonografii. Pasków jest dużo rozmaitych. Ale temat jest szczególny, prawda? Na koniec chcę raz jeszcze podziękować panu recenzentowi za życzliwe uwagi oraz cenne wskazówki, które poszerzają moje pole widzenia oraz inspirują do dalszych prac. Odpowiedź na recenzję, na drugą recenzję jest trochę dłuższe, bo było tam więcej takich informacji. Chciałabym najpierw podziękować panu recenzentowi za wnikliwe przestudiowanie mojej pracy. Dziękuję również za przedstawione w recenzji uwagi i komentarze. Zacznę od kwestii związanych z metodologią, po czym przejdę do uwag dotyczących treści rozprawy, by na koniec zająć się problematyką stylu. Recenzent zauważa, że wbrew moim deklaracjom o braku z góry przyjętej metodologii, w swojej rozprawie od samego początku przyjmuje fenomenologiczny, harmonologiczny horyzont swych badań. I nie może być inaczej, skoro na przeciwników tych badań objęłam Vermeera i Heideggera. Niewątpliwie wyróżnione miejsce wśród moich przewodników w przypadek Heideggerowi i w dużej mierze to jego myślenie wyznacza zakres stawianych przeze mnie pytań i proponowanych odpowiedzi. A więc przyjmuję ten fenomenologiczny, harmonologiczny horyzont, o którym mowa w recenzji. Ów horyzont nie zostaje jednak przeze mnie przyjęty od samego początku. Wyłania się dopiero w trakcie moich badań. Dokładałam starań, żeby tak właśnie było. Nie chciałam mieć po prostu śladem Heideggera czy Gadamera, lecz torowałam, a przynajmniej próbowałam torować własną drogę. Na tej drodze rozglądałam się również za innymi przewodnikami. Niekiedy moim mistrzem stało się na przykład Roman Jakobson. To właśnie jego błyskotliwe analizy wierszy posłużyły za wzorzec inspiracją dla moich własnych analiz. Jak na przykład dla przeprowadzonych w trzecim rozdziale analizy listu Borysa Pasternaka do Mariny Cwetajnej. Recenzent pisze również o pominięciu przeze mnie szeregu nurtów i postaci, których uwzględnienie mogłoby przyczynić się do poszerzenia kontekstu, w którym badam kwestie związane z językiem. Zaleca m.in. uwzględnienie poglądów na język Jakoba Ciego. Dziękuję za tę uwagę i zapewne z niej skorzystam. Niektóre z poruszonych przeze mnie w rozprawie zagadnień zostały w recenzji dodatkowo sproblematyzowane, a w miejscu ustawionych przeze mnie próbek widnieją znaki zapytania. Tak na przykład recenzent pyta, czy zgodnie z moim ujęciem języka użycie języka przez mowę wydarzałoby się w każdej jej akcie? I odpowiada, zapewne nie. W ten sposób do moich rozważań o języku wprowadzony zostaje nowy wymiar,
rozróżnienie języka źródłowego oraz języka codzienności. Mówię o tym wprawdzie w pierwszym rozdziale, lecz nie zatrzymuję się przy owym rozróżnieniu na dłużej. Zostaje ono przeze mnie zaledwie napomknięte. Kolejną kwestią poruszoną w recenzji jest dokonane przeze mnie unieważnienie opozycji pomiędzy mową a pismem. W miejsce pojęć mowy i pisma wprowadzę pojęcie mowy ustnej i mowy pisanej. Recenzent zauważył pojawiające się przy tym niebezpieczeństwo, mianowicie zniesienie tej opozycji kosztem redukcji mowy do pisma, jak to się dzieje na przykład u Biblii. Jest to zastanawiające, tym bardziej, że chodziło mi o coś wręcz obrotnego, to znaczy o wprowadzenie pisma do mowy. Podane argumenty, którymi popieram swoją tezę, nie są wystarczająco przekonujące. Zamierzam więc przemyśleć ten wątek ponownie. Analizując mowę pisaną, zwracam uwagę, że oprócz znaków pisma zawiera ona również pewne przestrzenie wolne od tekstu. Zwykle są to przestrzenie białe, bowiem takiego koloru jest najczęściej papier, na którym coś piszemy lub coś czytamy. Wprowadzam wobec tego pojęcie bieli, jako pewne przestrzenie w obrębie tekstu pisanego niezajęte przez znaki pisma. Recenzent pyta, co dzieje się z tą bielą, jeżeli książka zostanie przykładowo wydrukowana na kremowym papierze, albo jeżeli do napisania listu użyję pierwszego papieru. Ściwie za tym metaforą czy symbolem, owym sensem dodatkowym, który na płyty daje oczywiście do myślenia. Odpowiem na to pytanie w sposób następujący. Mimo, że przerwy pomiędzy znakami pisma spotykamy najczęściej w kolorze białym, biel w tym sensie, w którym używam tego pojęcia w rozprawie, nie oznacza koloru. Biel znaczy mnie jedynie pewną przerwę i pod tym względem jest ona odpowiednikiem pauzy w muzyce. Słuchając wykonania utworu muzycznego, pauz nie słyszymy. Są one dla nas jedynie przerwania, które zachodzą pomiędzy pojedynczymi dźwiękami lub sekwencjami dźwięków. W podobny sposób, czytając, nie zauważamy przestrzeni wolnych od znaków. Są one dla nas jedynie przerwami pomiędzy pojedynczymi znakami lub ich sekwencjami. Przerwa słyszalna ma swoją długość. Przerwa widzialna, oprócz długości, ma również kolor. W kontekście moich rozważań kolor w przestrzeni wolnych od znaków jest bez znaczenia. A więc rzeczywiście biel jest to mnie metaforą, ponieważ biel jako przerwa może być dowolnego koloru. W recenzji zasugerowany zostanie również możliwe wyjście z zawikłań, które podczas wypowiadania niekiedy popadły. Jedną z takich sugestii jest zalecenie, żeby uwzględnić trzeci, oprócz Reza i Szprachy, termin na oznaczenie języka u Heideggera, mianowicie zawyk, opowiadanie. Zakładam, że przystosowanie tej kwestii u Heideggera pozwoli mi dodatkowo rozjaśnić badane przeze mnie problemy. Ostatni wątek, który poruszam, dotyczy stylu, jakim została napisana moja rozprawa. Recenzję czytam. W wielu miejscach rozprawy Julii Marcińskiej wyrafinowane intelektualne rozważanie przeplatane się z fragmentami o bardziej literackim czy nawet poetyckim charakterze, często w formie pytań stawianych przez autorkę samej sobie, co nadaje rozprawie specyficzny, medytatywny rys, ale rodzi też niebezpieczeństwo nieostrości czy niejasności przekazywanych sensu. Łączenie się ze sobą różnych stylów w mojej pracy nie jest przypadkowe i wynika poniekąd z natury badanych przeze mnie zjawisk. Podążałam drogą filozoficzną, ale niekiedy spotykało mnie na tej drodze coś, czego nie umiałam nazwać. Coś, co unika nazywania filozoficznemu, co potrafię wypowiedzieć język poety. Ryzykując nieostrość, podążałam więc w obszary tajemnicze i tam zabierałam również swojego czytelnika. Musiałam tam pójść, ponieważ to właśnie tam, gdzie niknie głos filozofa. I nikt nie później również głos poety może spotkać człowieka, to co nie pozwalają. Raz jeszcze dziękuję za wnikliwe i inspirujące uwagi. Okej, dziękujemy bardzo. No i cóż, zapraszam Państwa do ewentualnego zadawania pytań. Jeśli ktoś by miał ochotę jeszcze czegoś od pani Julii się dowiedzieć, to jest znakomita okazja. Tak, ja mam kilka pytań. Znaczy, być może ci, którzy nie czytali pracy, nie powinni się na nie odpowiadać, ja nie chcę się wypowiadać na temat pracy, tylko chcę zadać na niej kilka pytań. Tak? Można? Chciałam zadać, że ja tej pracy nie znam, ale że pojawiło mi się kilka pytań. Tutaj promotor mi zwraca uwagę, że może dobrą okolicznością... Bo się przedstawiła, tak. Ja jestem jestem doktorantką tego Instytutu Szkole Nauk Społecznych. Byłam koleżanką Julii na seminarium u profesora Mikołajki przez wiele lat, jeśli tak można powiedzieć, proporcjonalnie do długości życia, było to całkiem niezły godziny naszego wspólnego życia. Po pierwsze, chciałam tak, ja piszę pracę na temat antropologii kobiecości u Wojtyły, u Jana Pawła II, więc jakby poruszam się w zupełnie innych rewirach, dlatego moje pytania mogą nasunęły mi się.
I mam prawo je zadać, wniosku z tego prawa skorzystać. Więc tak. Po pierwsze mam takie pytanie. Właściwie dwa takie główne pytania. Jedno jest związane z tą koncepcją użycie znaczenia. Czy gdzie piszesz użycie? Z dywizem. I kładziesz nacisk na życie. Następnie definiujesz to jako użyczenie życia. Znaczy w wyrazie, w zwrocie użyczenie życia akcent pada na życzenie, które ma zupełnie inne znaczenie niż życie. W związku z tym, czy definiując użycie jako użyczanie, użyczenie znaczenia, tak naprawdę nie mówimy o tym, że życzylibyśmy sobie, iż by jakieś znaczenie zostało wprowadzone. To znaczy tak, to znaczy nie wiem, czy to jest jasne. To znaczy, jeżeli mówimy użycie i definiujemy jako użyczenie życia, to w zwrocie użyczenie tak naprawdę tym trzonem głównym jest życzenie, które ma inny sens niż życie. I chciałabym, żebyś mi wyjaśniła tą niejasność, bo ja tutaj tego nie rozumiem. Druga rzecz to ta definicja epistula privata, która nie wiem, czy nie jest troszeczkę anachroniczna, to ja się bardzo cieszę, że tutaj mówimy o Cvetajewie, która moim zdaniem jest niedoceniana w Polsce chyba autorką, bo wydaje mi się, że to nie było jakichś sensownych wznowień, chociaż nie śledzę rynku poezji beletrystyki. W każdym razie chciałam Ciebie zapytać, czy gadu gadu, czy mail to jest pismo żywe. Ty definiowałaś na przykład epistula privata poprzez różnicę w czasie, tak? Poprzez czas powstania, czas odbioru. Więc mamy w tej chwili takie epistolarne poniekąd, które się zbliżają, gdzie ta różnica czasu właściwie zostaje ich znaczenie. Poza tym nasunęło mi się pytanie o język Braille'a i o kwestię dotyku dla języka, dla tej epistula privata, czy w ogóle dla obcowania języka, to jest językiem. I jeszcze pojawiła się taka myśl w recenzji profesora Mikołajki i ja nie wychwyciłam, czy to było zdanie, jest cytat z twojej pracy, czy to była myśl recenzenta, że w języku jesteśmy od zawsze. To jest cytat z Julii. No więc chciałam się zapytać, czy to nie ma ramy przedzałożenia, ponieważ równie dobrze moglibyśmy bronić twierdzenia przeciwnego, to znaczy, że w język wchodzimy, że nie jesteśmy w języku od zawsze. No i jeszcze tak a propos tego, że profesor Mikołajko tak szeroko spojrzał i erudycyjnie w najlepszym znaczeniu tego sensu na te poruszone przez ciebie problemy, ja chciałam tylko powiedzieć, że Albertowi Camus też kiedyś zadano pytanie o jego 10 słów. No i pamiętam tylko, że tam padały słowa matka, bieda, pustynia, morze. Także też takie słowa, które tobie są bliskie, prawda? Na przykład to słowo morze. Więc na tym wyczerpują się moje wątpliwości i pytania, które chciałabym skierować do ciebie po... Może jeszcze chciałbyś, że też chciałbym się taką chwilę recenzentów, chociaż... Może jakaś... Musi Pani odparować te pytania. Od razu. Jeżeli chodzi o użycienie i ten rdzeń życzenia, to... Chyba pomyślał, bo to jest od używania. A to jest, u mnie rzeczywiście jest uwzględnione to, o czym mówisz, bo mówię o życzliwym udzieleniu. I w ten sposób uwzględniam jakby to znaczenie życzenia, co sobie życzymy, jesteśmy życzliwi i to jest życzliwe udzielenie. U mnie jest tylko o tym w odpowiednim miejscu, że to jest nie po prostu użycie, tylko życzliwe udzielenie. A to znaczy, że u Ciebie użyczenie wiąże się z życzliwością? No tak. Tak. No w tym miejscu, jak w tym miejscu, tym piszę, to jest to życzliwe udzielenie. Tak jak drzewo życzliwe udzielają nam parę dzień swego cienia. Mm-hmm. A można użyczyć nierzeczliwie? Nie. To nie czy do tego. Zaglądałam do słownika i chyba tam było to, że użyczyć to właśnie bardziej życzliwe. A jak przeklinam, to użyczam życzliwie, czy użyczam nierzeczliwie? Znaczy, to jakiego to zależy w jakim języku. Tak? Jakie to ma znaczenie? To nie ty bronisz. No nie wiem, czy odpowiedziałam w ten sposób na twoje pytanie. To znaczy mówiłaś o tym, że rzeczywiście musi być odpowiedzialne znaczenie tego życzenia i
Jeżeli na tym polegało pytanie, to taka jest moja odpowiedź. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, różnice czasu, gadu i tak dalej, to jest u mnie taka część pracy, gdzie rozważam list elektroniczny, a także takie sposoby obcowania przez internet, kiedy natychmiast już masz odpowiedź, albo na przykład SMS jak za 2 sekundy. To u mnie w odpowiednim rozdziale jest to, jakby rozważam te różne, czy jest to jakieś to prywatne na przykład. I dochodzę do takiego wniosku, no i mam zresztą w tym jednomyślników, gadamy na przykład, że dla listu prywatnego w tym sensie, w którym istniał wiele wieków, a w którym go prawie straciliśmy, to właśnie oczekiwanie grało taką kluczową rolę. Oczekiwanie, które wypełnia jakby nie takie puste oczekiwanie, tylko oczekiwanie takie jakby apercepcji, kiedy już sobie modelujemy ten list, w pewnym sensie go już mamy, już ten sens budujemy. I jakby to oczekiwanie jest takie wypełnione sensem i w żadnej mierze jego eliminacja nie jest bez znaczenia, więc kiedy mówimy o takich sposobach wymiany wiadomości pisanych, takich natychmiastowych, to niszczymy oczekiwanie. A u mnie w analizie listu prywatnego to jest jeden z konstytutywnych momentów. Pisanie listu, potem wysyłanie, potem oczekiwanie. Ono wypełnia przestrzeń pomiędzy odprawicielem listu i jego adresatem. Jakby jak oczekiwanie upływa, to ten moment nadchodzi i jego spotkanie i już rozmawiają, to, że jeden czyta, a drugi do niego przemawia w tej chwili. Więc tam, gdzie nie ma różnicy, nie ma tego oczekiwania, nie ma tej przestrzeni w czasie, to w tym sensie, w którym ja o tym piszę, to nie jest list prywatny. Chociaż uwzględniam w części, w tym rozdziale jest taki kwestia dotyku i to pismo dotykowe. Ja sobie zanotowałam tylko jakby na czym polegało pytanie związane z tą kwestią dotyku. Wiesz co, ja sama pamiętam dokładnie o co pytałam, ale generalnie chodziło mi o to, że ty podawałaś pewne charakterystyki obcowania z tekstem, no między innymi kształt liter i tak dalej, tak dalej. Bo w pismu Braille'a zachodzi niejako kształt, tak? Tekstowany kształt liter. Natomiast dochodzi ten dodatkowy czynnik, którego nie uwzględniałaś, czyli dotyk. I czy to jakoś modyfikuje, czy nie twoje myślenie o... Tak. A w swojej pracy też mówię o tym, że mówię o jego pismo fonetycznym, o takim pismie czytaniu, które jest mi znane, bo w wielu momentach jakby zwracam się do swojego własnego doświadczenia i jakby przeprowadzam analizę w oparciu o swoje własne jakieś. I oczywiście nie mam tego, o czym mówisz, tego systemu pisma, bo nie jest jakby mi bliski, jest mi znany, ale jakby wyeliminowałam go świadomie z obszaru bali brzostu, powiedziałam, że chodzi mi o pisma jakby fonetyczne, to to znaczy nie uwzględniono, ale oczywiście gdybym chciała go też uwzględnić, to byłby to dodatkowy taki moment, który miałby sens zauważyć. I też pytanie, rzeczywiście stwierdzam na początku, że w języku jesteśmy od samego początku. Nawet jako niemowlę, ja się sama nie mówię, ale już wszystkie do niego mówię. I w tym sensie jakby jest w języku. A tak sobie odczuł w języku. Pan Mielski. Bardzo mi się to przyszło. Bardzo. Tak? Ten człowiek, który tam wreszcie... Nie mogę to odrzucone, wypowane przez zwierzęta, nie wiem, no... założyciele Żydów, wykarmieni przez Wilczyce. To jest... problem dzikiego dziecka. Ja myślę, gdy w swojej pracy ja, ale zresztą nie tylko ja użyłam takich określeń ogólnych, chodzi mi raczej o taki przypadek normalny, czy taki rozpowszechniony. Może przede wszystkim mówię jakby właśnie o sobie i takich jakby jak ja. Natomiast Tarzana musiałabym zbadać. Ale to nie chodzi do domu, to nie chodzi o to, że to jest szczególny przypadek, tylko że twoja teza jest tezą powszechną, to
doktoratu wyłożone właśnie na poziomie założenia, żebyśmy wiedzieli, nad czym stoimy, tak? W gruncie rzeczy każdą teorię można obalić właśnie sprowadzając ją, jakby wykazując właśnie przed założeniem. Więc tutaj chciałam wiedzieć, czy to jest świadome, czy założenie, które przyjmujesz i z którym dalej nie dyskutujemy, czy to jest coś, co zostało po prostu przyjęte, ale nie udowodnione, nie wykazane, nie wiesz. Jeżeli chodzi o ten myśl, to zbadam to na sobie. Chociaż spotkałam to u Heideggera, że człowiek mówi, człowiek jest człowiekiem, a o tyle, o ile mówi. I oczywiście, ale jakby właśnie tak jakby to już było, spotkałam to u Heideggera, natomiast było to założenie, ale takie założenie, które nie zostało przeze mnie przyjęte tak na ślepo. Nie mogłam walić z tej tezy, chociaż nie, nie jestem z tobą jakby zgodna, że każda teza jest do obalenia przy wysiłku, więc... Nie chodzi o to, że o moralnie przed założeniem, bo antropologia filozoficzna XX-wieczna dosyć ostro relatywizuje to założenie, o ile mi wiadomo, właśnie, że... Mam jeszcze jakieś pytania do pana Andrzej? Ja chcę zapytać, ponieważ powiedziała pani, że w swoich badaniach za przewodników wybrała pani w tym momencie przedstawicieli tradycji strukturalistycznej czy terminologicznej. Natomiast do tych innych możliwości przewodnika nad pani badania, były podane inne nazwiska, właśnie Bernardiego, Hamana. Natomiast no, tutaj szczególnie w kontekście tematu pani pracy, właśnie badania werbalnych możliwości mowy pisanej, no, taki przewodnik nie narzucałby się może przedstawiciel, który łączy z tradycją terminologiczną i strukturalistyczną, mianowicie Roman Ingarden. Jego badania dotyczące literackich dzieła sztuki, kiedy on pisze na przykład o kreatywnej funkcji odbiorcy w tworzeniu dzieła sztuki, znaczy mówi on na przykład o tym fakcie, że dzieło sztuki jest tylko szkieletem, które dopiero w trakcie aktualizacji przez czytelnika ono dopiero jakby na tego życia. Te elementy jego badań z ontologii dzieła literackiego wydają się z pani bliskie i chciałem zapytać, z jakich powodów zrezygnowała pani z tego przewodnictwa? On tak właśnie to aktorze. Ale to za chwilę. Zobaczymy, jak ta linia sobie poradzi. Pytanie jest zasadne, więc uchylam się. Ja uważam, że jakby jest więcej tych dostojnych przewodników, których pominęło. Jest ich naprawdę tak dużo, że gdyby może nie miałam wszystkich, to jakby nie miałam też przestrzeni dla własnego myślenia. Świadomie redukowałam takie wpływy z zewnątrz, chociaż oczywiście musiałam mieć przewodników i punkty odniesienia, ale nie chciałam robić ze swojej pracy takiego zebrania różnych głosów, opinii. Teraz możesz tak skomentować całą sprawę. Ale ponieważ profesor Gniazdowski zadał to pytanie patrząc również jednym okiem na mnie, szczerze i bez ogródek, że jestem współwinny temu zaniedbaniu braku dzieła Romana Ingardena w tej pracy, jako że pracowałem nad tym przez pewien czas, by zniechęcić naszą doktorantkę do studia, do studiowania tego oto właśnie, jak się pani Julia wyraziła, dostojnego przedmiotu. A cóż, możemy jedynie pogratulować efektywności pedagogicznej. Mamy jeszcze jakieś pytania?